Kolorowy korowód postaci literackich przeszedł w czwartek ulicami Chrzanowa. W ten nietypowy sposób ogłoszono, że nowa siedziba Miejskiej Biblioteki jest już otwarta dla czytelników. Spod klubu literackiego wyruszyli uczestnicy happeningu zorganizowanego przez Miejską Książnicę w ramach Dnia Otwartego Biblioteki. Kolorowe postacie w strojach z różnych epok i różnych książek z transparentami w dłoniach maszerowały radośnie na chrzanowski rynek. Wszystko po to, by ogłosić chrzanowianom, że mogą już odwiedzać bibliotekę w jej nowej siedzibie i zachęcić do korzystania z książek. Bibliotekarki uznały, że to sposób, by swoją miłością do książek zarazić innych. My jesteśmy szalone bibliotekarki, szaleni bibliotekarze, bardzo lubimy się bawić, bardzo lubimy czytać, kochamy książki i to jest naszą intencją, żeby wszyscy te książki właśnie pokochali. Pomysłodawcą happeningu był Zbigniew Klatka, który bez trudu do swojego pomysłu przekonał owe szalone bibliotekarki. Jak się okazało, nie było też problemów, by do wspólnej zabawy namówić dzieciaki z Chrzanowa i seniorów, bo swoją rolę w tym wydarzeniu mieli również słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po raz kolejny okazało się, że czytanie i biblioteka jako miejsce z tym związane mogą łączyć pokolenia. Udało się połączyć pokolenia i taki był zamysł tego happeningu, żeby bibliotekę przejąć wspólnie dla wszystkich mieszkańców miasta. I tę wspólnotę mieliśmy tutaj przy bibliotece, kiedy i dorośli, i dzieci wspólnie opasali ten gmach, przytulając się do niego, symbolicznie przejmując go. I to było nawet nie tyle nawet miłe, co wzruszające. Na rynku bajkowy pochód miał blisko godzinny przystanek. Wspólnie szukano odpowiedzi w konkursach literackich, ale przede wszystkim świetnie się bawiono. Były występy dzieciaków z chrzanowskich szkół, pokazy taneczne, występy artystyczne przeróżnej postaci. Nic dziwnego, że to barwne i wesołe zamieszanie zwracało uwagę mieszkańców miasta, którzy chętnie przyłączali się do świętowania otwarcia nowej siedziby biblioteki i jej jubileuszu 65-lecia. Widzieliśmy tam salę i że idzie taki korowód, więc dołączyliśmy tutaj. Fajnie, jak coś takiego w mieście się dzieje? Ja myślę, że na pewno, zwłaszcza dla dzieci, bo coś zawsze ciekawego, można pooglądać, oby częściej. Wie pani w związku z czym dzisiaj akurat? Dzień książki. Proszę mi powiedzieć, otwarcie nowej biblioteki też, od jutra można z niej korzystać, wybierze się pani? Na pewno. Bardziej, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy żeby rzeczywiście wypożyczyć książkę? No myślę, że na razie bardziej zobaczyć, jak to wygląda, ale może pewnie też kiedyś w przyszłości książki, żeby wypożyczyć. Sądzi pani, że uda nam się przekonać dzieci z Chrzanowa, żeby czytały książki? Ja myślę, że na pewno. Myślę, że się czyta. Ja mam dwójkę małych dzieci i czytamy codziennie książki. Myślę, że to jest chyba jedna taka forma też atrakcji dla dzieci, jak rodzice czytają, a jeszcze jak się pójdzie gdzieś z dziećmi, gdzie ktoś czyta, to jeszcze ważniejsze. Myśli pani, że to rzeczywiście jest fajna promocja tego biblioteki i książek? Ja myślę, że jak najbardziej. Na pewno dzieci to zainteresuje i myślę, że zachęci do tego, żeby odwiedzić bibliotekę w nowym miejscu. Pani się wybierze? Ja na pewno. Na pewno teraz i umożliwi lepszy dostęp do księgozbiorów i mam nadzieję, że na pewno będzie większy wybór. Będę się wybierała do biblioteki i na pewno będziemy korzystać. Proszę mi powiedzieć, czy do tej pory ten budynek z zewnątrz, który oglądaliśmy, tak kusił, żeby zobaczyć, jak wygląda, czy żeby wypożyczyć książkę? Kusił bardziej może. No bo człowiek i tak korzystał na północy, żeśmy mieli taką mniejszą tą bibliotekę i człowiek nieraz korzystał po prostu z biblioteki. Otwieramy nową bibliotekę. Cieszy to? Tak, pewnie. Ja jestem stałym czytelnikiem i bardzo mi brakowało. Muszę książki oddać, bo całą półkę zabrałam. Jest pani ciekawa tego nowego budynku? Oj, bardzo, bardzo. Czekam jak kania dżdżu. Opowiadanie bajek wielu dzieciom kojarzy się z babcią i dziadkiem. Tych pierwszych nie zabrakło na tym happeningu. Babcie rodem z Uniwersytetu Trzeciego Wieku częstowały wszystkich słodyczami. Do tego zresztą dzieciaków nie trzeba było namawiać. A czy babciom łatwiej będzie je zachęcić do czytania książek? Na pewno spróbujemy, mówi babcia Barbara. Babci biblioteczne, oczywiście. Czy to znaczy, że babcie czytają dzieciakom książki? Tak, mamy i też taką funkcję, że będzie w bibliotece i czytanie przez babcie książek i opowiadanie, więc myślę, że i nasza rola taka jest, naszego uniwersytetu, który działa na terenie Chrzanowa. Proszę mi powiedzieć, sądzą Panie, że uda się przekonać dzieciaki do tego, żeby pokochały książki? No myślę, przy tej dobie, gdzie jest tyle komputerów i gier, będzie bardzo trudno, ale trzeba zawsze próbować. Być może nie będzie to takie trudne, bo dzieci, które przyszły na happening, były zachwycone imprezą. Pod jej wrażeniem deklarowały, że książki czytają i będą czytać. Fajnie, jak taki korowód kolorowy tyle się dzieje w Chrzanowie?
Tak, no bo to jest, nieczęste są takie wydarzenia tutaj. A wiecie, z jakiej okazji takie spotkanie na rynku? Pani mówiła, że z okazji otworzenia biblioteki. Jesteście ciekawe, jaka będzie ta biblioteka? No tak. Tak. A powiedzcie mi, do tej pory czytałyście książki? Tak. No jaką ostatnio ty czytałaś? Mała księżniczka. A ty? Spotkanie nad morzem. Myślicie, że jak będzie ta nowa biblioteka, to częściej będziecie tam gośćmi w tej bibliotece? Myślimy, że tak. Tak. Pierwsza okazja do tego, by zobaczyć nową siedzibę biblioteki także od środka, już była. Z rynku bajkowy korowód przeszedł właśnie pod jej nową siedzibę na ulicę Broniewskiego. Tam odbyło się wspomniane wcześniej symboliczne przekazanie biblioteki czytelnikom, czyli opasanie jej w koło przez wszystkich uczestników happeningu. Potem można było zwiedzać wnętrza, ale najpierw, także symbolicznie, burmistrz miasta wraz z dyrektor biblioteki Lucyną Kumalą wwieźli do środka książki. Potem wręczono pierwsze nowe karty biblioteczne. Tą z numerem 1 otrzymał burmistrz Szanowa Ryszard Kosowski. Kolejne karty czekają już na czytelników, a bibliotekarze mają nadzieję, że po 3-miesięcznym poście czytelniczym wielbiciele książek szturmem ruszą na nową siedzibę biblioteki. Jak zapewniła nas Olga Nowicka, pracownicy książnicy nie mieliby nic przeciwko temu, żeby biblioteka przypominała sklepy z czasów PRL-u, czyli z kolejką chętnych do wypożyczenia książek. Liczymy na to. O, jak bardzo byśmy się cieszyli. Zapraszamy Państwa naprawdę bardzo serdecznie. 1 kwietnia można już oddawać książki, można zwracać książki, wypożyczać. No i oczywiście uczestniczyć we wszystkich tych formach zajęć, które będziemy również w tym dniu dla Państwa proponować. Także liczymy na to, że właśnie będą kolejki. Nie boimy się kolejek absolutnie. Poradzimy sobie doskonale. I właśnie rosnącej liczby czytelników życzymy bibliotekarzom w ich nowej siedzibie. A czytelników zachęcamy do jej odwiedzania, bo naprawdę warto. Biblioteka jest, proszę Państwa, nasza.